Poprosiłem pana burmistrza o to, żebyśmy się wybrali na miasto i no, nagrali jakiś fajny materiał tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w Międzyrzecu Podlaskim. Pan burmistrz zaproponował park i okolice Pałacu Potockich. Oddaję głos, co ciekawego tu się dzieje, co od naszej ostatniej rozmowy, od ostatniego materiału się zmieniło, co w planach i jak Międzyrzec Podlaski inwestuje właśnie w tą okolicę i w ten teren. Wydaje mi się, że park to jedno z ciekawszych miejsc w Międzyrzecu, więc lubimy się nim chwalić, bo wiemy też, że ludziom też się to podoba i dobrze się tu czują. A dzieje się, wydaje mi się, dosyć sporo, jak na warunki Międzyrzeca Podlaskiego. Za nami pałac, który remontujemy już co prawda drugi rok, ale z racji złożoności tego projektu ten czas musi być długi, bo mówimy tutaj o pracach konserwatorskich na zabytku. Od ostatniego spotkania naszego wydaje mi się, że zmieniło się to, że mamy na pałacu już nowy dach. No i przede wszystkim roboty, można powiedzieć, wyszły na zewnątrz, bo trwają prace nad renowacją elewacji pałacu, co będzie widać. Myślę, że im dalej w ciągu roku będziemy brnąć i będziemy przykładać kartki z kalendarza, tym te prace będą coraz bardziej widoczne. Tym bardziej, że finał się zbliża. On jest lekko przesunięty z racji właśnie zakresu prowadzonych prac, być może nawet finansów, bo niestety, ale w Polsce wszystko drożeje. Dokładnie. Całe szczęście, że przetarg na remont pałacu, jak i kina, odbył się już 2 lata temu. Wtedy jeszcze te ceny były w miarę stabilne. Miło nas tak naprawdę zaskoczył, bo spodziewaliśmy się wyższych kwot, ale oba przetargi poszły dobrze. Wiadomo, prace dodatkowe zawsze się pojawiają i będą się pojawiać, ale jesteśmy na to przygotowani. Remont pałacu, zgodnie z harmonogramem, zakończy się dopiero w przyszłym roku. Tak jak było ustalone, to z racji tego, że nie da się ciągnąć 2 dużych inwestycji tak naprawdę jednocześnie, więc i koszty musieliśmy także trochę rozłożyć w czasie. Finał? Spodziewamy się? Finał myślę, że drugi kwartał 2023 roku.